Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Na Facebooku się dzisiaj znajdujemy, no i mamy 9 koła i myślę, że z skrzyneczką Chinatown możemy sobie tutaj odcinek zacząć na baterce, do tego dorzucamy skrzyneczkę Gearbox. Nie będzie incendiary, Dragon Mask, czyli no skrzyneczka, która no czasem lubi mnie troszkę zdenerwować, ale no mamy takie troszkę love-hate relationship z tą skrzynką, więc zobaczymy, jak się dzisiaj wylosuje, czy wylosuje się dla nas dobrze, czy też znowu, że tak powiem, zostanę z niczym. Mam nadzieję, że tak oczywiście nie będzie i mam nadzieję, że kodu sobie CROXY użyjesz, jak oczywiście będziesz chciał sobie na Keysaga wpłacić, no to kodzik CROXY daje ci 10% więcej do każdej wpłaty, możesz go użyć oczywiście dowoli i daje ci on dwie skrzyneczki na start za free, więc warto skorzystać, no bo skrzynki dwie na start za free mieć, a nie mieć, no to no wiesz, no, chyba lepiej mieć. Bardzo ładny tech drop, akwamarynka za 400 ponad Factory New. Zobaczmy tutaj, będzie 147, 220, okej. Póki co mam jakąś tam przewagę, się incendiary tutaj po emeczce, nic w sumie specjalnego. No najbardziej liczymy na tę skrzynię In Love, ale też liczymy, że skrzynia Dragon Mask tutaj nie będzie chciała mnie zrobić troszkę w bambuko i rzucić botowi jakiegoś, nie wiem, jakiś noża czy coś. Oczywiście również przypomnę, że otwierając skrzyneczki na Case Hagu możemy sobie diamenty teraz zdobywać, bo trwa event. No właśnie o tym mówię. No i kosa dla bota. No i o co tu chodzi? Czy jesteś mi to w stanie wytłumaczyć, czemu boty zawsze muszą tutaj trafiać jakieś noże z tej skrzynki, a ja nie mogę? Ej, czekaj, tutaj ładnie odbiliśmy i to jest póki co nase! Ale ta ostatnia skrzynia, wygraliśmy o 10 zł, stary, patrz tu! O 10 zł! 4500! No powiem tak, fantastycznie, ale totalnie się nie spodziewałem. Jak zobaczyłem tego USPA i cenę tej AWP-y, no to mówię, nie no, nie ma opcji, żebyśmy to wygrali. No ale na szczęście się udało. Oczywiście w przypiętym komentarzu na skinsforfree.pl zapraszam cię do wzięcia tutaj udziału w dwóch konkursach. Wystarczy, że sobie chyba dyszkę wpłacić, to możesz wziąć udział w obu tych konkursach, więc no zapraszam serdecznie. I oczywiście no otwierając skrzynki możemy sobie zdobywać level i za level możemy darmowe skrzynki sobie otwierać. Co 24 godziny, wyobraź sobie, że możemy skrzynkę sobie otworzyć za free. Wszystkie te skrzynki możemy sobie otworzyć za free. Zależne jest oczywiście to od tego, jaki level udało ci się odblokować. No i mamy też cashback, tak? Jaki ten cashback tutaj jest u nas? 3500, okej. Okay. Ładnie nam się tutaj zbiera. No ja lubię sobie skrzynką zakręcić, no to trochę tutaj tego cashbacku już mam, no bo troszkę skrzynek już otworzyłem w Keys Hagu, tak? I to nawet nie przez całą moją karierę, tylko wiesz, tylko no, wypłacałem ten cashback, tak? No, parę razy się zdarzyło, tak? Ale nie rozmawiajmy o tym, bo zawsze się to źle kończyło. Skrzynia In Love. Zobaczmy, 5 takich skrzynek. Jest to pierwsza odklejka na dzisiejszym filmie, więc standardowo tutaj bingo ukroko na filmie, już tutaj pierwsza, wiesz, pierwsze bingo zaliczone, że odklejka po prostu, tak? Zrób odklejkę, coś takiego. Oj, tutaj szczerze nie wiem, jak to 1600, 2700, nie no, nie mogę. Proszę, no daj mi w końcu coś. Daj mi z tej skrzynki coś, no nie dostałem totalnie nic ostatnio z niej. A nie chciałbym, nie ukrywam, wyjść na jakiś mega duży minus. No ten tutaj flip ratuje nas, 3000. Aż kosztuje ten Gamma Doppler. I tutaj emeczka dla nas, temu kukła koko. 500 zł, 400 kosa i ostatnia skrzynia, no i mamy to, stary, jest! No i w końcu ta skrzynia nam oddała, mamy flipa Gamma Dopplera i ta bitwa oddała nam 10 koła, więc jest zajebiście. A oczywiście ci przypomnę, że jak kodu CROXY chcesz użyć, jak chcesz oczywiście skina wygrać, no to logujesz się z linku, zrobisz, bądź oczywiście klikasz tutaj magiczny zielony plusik. No i tutaj oczywiście, jak dajmy na to blikiem, chcesz sobie doładować, no to wpisujesz tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2x i masz właśnie 10% więcej skrzynkę na start za free. Dwie skrzynki, przepraszam, odebrać. No i oczywiście wygrać skina, tak? A jak chcesz go wygrać, no to użyj oczywiście kodu. Jako są pełnoletnim jesteś, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk. No i oczywiście dołącz na Discorda, bo jest to bardzo ważne. A na Discordzie dzisiaj wam odpalę kolejny konkurs, bo oczywiście trwają tam konkursy dla osób, które po prostu na Discordzie są i się udzielają. Tak, 6000 zł, taka bitwa, ajajajajaj. No 8 koła nam zostanie w balansie, jeżeli tą bitwę przegramy, ale mam nadzieję oczywiście, że się tak nie stanie. Ile? 1800 chyba, tak? Bo tutaj coś się nie załapało całej ceny. Ale okej, okay, good Gamma Doppler, minimalna przewaga. Jeszcze kolejna za 2 koła, M9, ile ona? 2700, okej, okay, i Case Hawk, no tutaj ta gruba świnia i mam, i się doczołgało, 9000, okej, okay, to jest 3 koła na plus,
fantastycznie. No naprawdę, ostatnio mi zabrało tego White Lotusa. No ja myślałem, jak ja to nagrywałem, że ja się naprawdę popłaczę, że White Lotusa przegrałem, stary. Nie na tym samym filmie, nie na następnym, ale jeszcze na następnym. Dwa filmy później tego Lotusa przegrałem. Więc i tak chyba dosyć długo miałem, więc no tak to wygląda. Ale jak mamy taki budżet, stary, no mamy konkretny, bo mamy 17 koła. No ja muszę zaryzykować ten skrzynię Poker V3. Ja wiem, że ona kosztuje 1600 zł. Ja wiem, że tutaj jest 10% tylko na powodzenie. No ale ja po prostu muszę spróbować. No i bym nie spróbował, to nie byłbym sobą. 6 takich skrzynek, no matematyka tutaj pokazuje nam, że w teorii oczywiście powinno być 60% w tym momencie, jak wrzucam 6 takich skrzynek na item ten najlepszy! Ej, czy ta skrzynia została zmieniona? Ej, zmienili mi skrzynię! Zmienili mi skrzynię Poker V3, no co ty gadasz, to już nie jest 10%? Co oni zrobili z tą skrzynią? Case hack, halo! Co wy zrobiliście z tą... Nie podoba mi się to. I to jest na pewno... No to jest na pewno ta skrzynia! Ej, co tu się stało? Czemu mi zabraliście starego pokera? Halo, nie godziłem się na to. Ile ta MK? 800, okej. No mamy przewagę, delikatną dosyć. I czy ją podtrzymamy? No szczerze tutaj nie wiem. No nie, easy. No wygraliśmy tą bitwę, ale... Ale co tu się stało z moją skrzynią? Halo, czy ty... No to jest na pewno ta skrzynia, no to była na pewno Poker V3. Ona była 10%. No zmienili mi ją, no. Nie, no dlaczego to... Ja jeszcze nie zdążyłem się nacieszyć z tą skrzynką. Nie zdążyłem jej pootwierać dobrze. Ja nie mogę. Dobra, to machnijmy 5 takich skrzynek. 8 koła. Zobaczmy. Ojejku, co tu się stało? Ale to, no nie, no przysięgam. Brakuje mi teraz znowu takiej skrzyni procentowej, którą mogę sobie otworzyć, wiesz, i zaryzykować. Zobaczmy jeszcze raz. 5 koła. Nie no, to jest naprawdę dramat. Halo, co się dzieje? 4300. A ile my wydajemy? Proszę mi powiedzieć. No 8 koła wydajemy. No nie no, case hack. No, ja was lubię, tak? Bardzo was lubię. O kurwa mać. Hola trafiłem, ty. 30 koła. I co? No, no teraz chyba wypadałoby przeprosić, tak? Ale... Ale nie przeproszę, bo uważam, że skrzynia poker stara była lepsza. Więc panie Kejsek, proszę mi oddać skrzynię poker. Ale dziękuję za hola, tak? Dziękuję również za oglądanie. Widzimy się na następnym filmie. Nere!